Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przedłożony projekt ustawy niezaprzeczalnie obarczony jest wadami prawnymi związanymi niewątpliwie z brakiem zgodności z konstytucją. I tak na przykład projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych stanowi, iż prawo pochowania zwłok lub prochów ludzkich albo przechowywania urny z prochami mają osoby najbliższe wobec osoby zmarłej, między innymi małżonek, małżonka, o ile nie pozostawał z nią w separacji bezpośrednio przed śmiercią. W związku z tym, czy w określeniu separacja wyczerpuje się zarówno separacja formalna, orzeczona wyrokiem sądu, jak i separacja nieformalna, bez takiego orzeczenia. Ponadto projektodawcy wnioskują bardzo śmiało możliwość przechowywania prochów zmarłego w miejscu zamieszkania osoby do tego uprawnionej. Czy autorzy są pewni, iż proponowane w projekcie regulacje uchronią prochy zmarłego przed profanacją? Jak miałoby wyglądać kontrolowanie osoby uprawnionej? Czy faktycznie pomieszczenia przeznaczone dla dzieci powyżej 13 roku życia, a poniżej pełnoletności, są odpowiednimi miejscami do przechowywania urny? Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w samym założeniu projekt ustawy budzi sprzeciw. Wydaje się, iż służy jakimś dziwnym trendom i tak w ogóle jaki to ma sens i jakim regulacjom projekt ten ma służyć? Dziękuję.